nagle taki huk, huk jakiś. Więc szybciutko tu idę do okna i patrzymy się, a tutaj już takie lekkie zbiegowisko, tylko tam dosłownie 3-4 osoby było. I kogoś by nam podnoszą na ławkę. Zaczęli krzyczeć z okien ludzie, że szczelają, to nie szczelają nabojami jakimiś gazowymi, tylko ostrą amunicją. No i zaczął się właśnie ruch, no i zaczęli ludzie się zbiegać. Bo i właśnie sąsiad z trzeciego piętra mówi, że poszczał. I faktycznie podnieśli tutaj bluzę jego, czy tam koszulę, już nie pamiętam dokładnie, bo to tyle lat do tyłu. I tu był taki ślad, no była ranka, tak jakby faktycznie po tej kuli. I szybko na pogotowie, nie wiem jak co tam to pogotowie dzwonił, skąd było dzwonione. I on no leżał na tej ławce. Ktoś tam mu kurtkę podłożył pod głowę, no to jeszcze tak, tam żeśmy stali. No i przyjechało to pogotowie, zabrało go. No z tego co potem z tych relacji, no w ogóle, to no podobno w trakcie drogi do szpitala zmarł. Chodziłem do technikum hutniczo-mechanicznego na osiedlu szkolnym. Tak samo 13 października, jak i w każdy inny dzień, w który odbywały się manifestacje z huty, my byliśmy zwalniani ze szkoły wcześniej. Miało to jedyny plus taki, że praktycznie rzecz biorąc ja mogłem spokojnie wrócić do domu, przebrać się, no i wrócić na manifestację. Tak samo było i wtedy. Siły ZOMO były bardzo duże. Wtedy odbywała się msza po południu w Arce i ja praktycznie rzecz biorąc właściwie cały wtedy dzień w trakcie tych zamieszek spędziłem na osiedlu, na ulicy Kosmierzowskiej. Tam były barykady. Jedna była barykada przy placu w Bieńczycach i druga duża barykada była na rondzie Kosmierzowskim. No i tam kilka godzin właściwie to wokół tej barykady toczyły się dość duże walki. Walki również były wtedy w centrum pod Leninem. Pamiętam to o tyle, że no, była dość duża brutalność ZOMO-wców. Wtedy zdaje się przyjechała ekipa z Katowic i wszystkie główne walki toczyły się praktycznie rzecz biorąc w części Starej Huty, czyli w okolicach centrum i do ulicy Kosmierzowskiej. Akurat pod Arką najprawdopodobniej wtedy chyba tych walk nie było. O śmierci Bogdana Włosika dowiedziałem się praktycznie, już nie pamiętam teraz, czy dowiedziałem się w tym samym dniu, czy na pewno na drugi dzień. Wiedziałem, że kogoś zastrzelili właśnie pod kościołem. No i okazało się, że to był Bogdan Włosik. października, już wszyscy wiedzieli, że został zastrzelony chłopak właśnie pod kościołem, pod Arką. I w miejscu, w którym został zastrzelony, zbierano kwiaty, paliły się świeczki, znicze. No i niestety, ale 14 października również doszło do zamieszek w Nowej Hucie, z tym, że objęły one już bardziej część Nowej Huty. Barykady właściwie były wszędzie. ZOMO zaatakowało między innymi nas, uciekaliśmy przez teren wtedy budowanego jeszcze szpitala Rydygiera. Z kolei 15 również sytuacja się powtórzyła. Duża rzesza ludzi, msza i po mszy składanie kwiatów w miejscu zastrzelenia Bogdana Włosika. Jednak już 15 nie miałem tyle szczęścia, żeby dotrzeć niejako do domu. ZOMO też było przygotowane, cały kościół był obstawiony, co prawda nie rzucali się w oczy, ale byli na to wszystko przygotowani i po krótkiej modlitwie w miejscu zastrzelenia Bogdana Włosika no, zaczął się szturm ZOMO, także część ludzi po prostu zdołała się wyrwać z tej blokady, ja niestety nie. Ja i kilkaset innych osób no, spędziliśmy wtedy noc w kościele. Spaliśmy, było nas może 300 osób, spaliśmy wtedy w kaplicy na dole. Ja spałem akurat na ołtarzu. Rano dnia następnego ksiądz wywołał moje nazwisko. No i wyszedłem. Tam czekała moja mama zdenerwowana. No i tym sposobem udało mi się dotrzeć do domu. Nagle zaczęli podjeżdżać ZOMO-wcy, w związku z czym kto mógł, no to uciekał po klatkach. Wtedy nie było domofonów, nie było niczego, prawda? No więc ci ludzie się tukli pod drzwiach, żeby ktokolwiek ich jakoś przetrzymał, przechował. No otworzyłam tak samo, myśmy też otworzyli te drzwi, weszło tu parę osób. Jeden z nich, chłopak, podejrzewam, że czuł, co się będzie działo i mówi, że on nie będzie siedział w jednym pokoju z tymi wszystkimi, on musi gdzieś się ukryć, bo jego też, bo będą wynosić, zabierać z domu, bo
Mówię, co pan mówi, że będą zabierać, jak ja go wpuszczę, albo nie wpuszczę do domu, przecież to nie można tak zrobić. I on się ukrył nawet w moim pokoiku pod pościelą właściwie, tak, pod pierzyną, pod kołdrą. I on jedyny, którego nie wyciągnęli z naszego mieszkania, natomiast tu było jeszcze kilku innych młodych chłopaków i tak ten kolega mojego taty. I zaczęli wyciągać tych ludzi, a jak wpadli, jak szarańcza, bo wyciągali tych chłopaków, ten pan, ten ojca kolega mówi, że on tu do kolegi przyszedł. Jak go mnie przyfansolił zomowiec z rękawiczną, no zęba facet stracił, to jest bez zęba, zabrali go mimo wszystko, mieszka. No w każdym razie byli tak rozjuszeni, wyglądało jakby oni w jakichś narkotykach. Te oczy takie, tych oczu jednego faceta nie zapomnę do końca życia. Śmierć Bogdana Wąsika, jak i w ogóle zdarzenia stanu wojennego, czy początku stanu wojennego w Nowej Hucie, wywarły niejako wpływ na moje dalsze postępowanie w ogóle w latach 80. Wiąże się to z powstaniem Federacji Młodzieży Walczącej w Nowej Hucie, która praktycznie rzecz biorąc powstała z tak zwanych zadymiarzy nowochuckich, czyli młodych ludzi, którzy uczestniczyli w tego typu manifestacjach, poznawali się na tych manifestacjach i później w roku 1984-1985 powołali do życia w Krakowie Federację Młodzieży Walczącej. Nie tylko te manifestacje, ale generalnie klimat, jaki panował w Nowej Hucie, miał bardzo duży wpływ na mnie. Tutaj czuło się po prostu ten stan wojenny, czego nie było powiedzmy kilkadziesiąt kilometrów dalej od Krakowa, czy w innych miastach mniejszych. Przed moją szkołą zawsze stała suka milicyjna. I niejednokrotnie dla zabawy zomowcy brali ludzi, którzy wracali ze szkoły, wywracali im w teczkach, szukając rzekomo ulotek. Niejednokrotnie dochodziło do pałowania, jak zobaczyli na przykład w książce z języka rosyjskiego, że Lenin miał, nie wiem, rogi domalowane. I tak samo wieczorami, jak człowiek wracał, to niejednokrotnie w przełączkach stali zomowcy. No i wyżywali się na nas. Dlatego ten cały klimat powodował, że pewien bunt w młodych ludziach. No i tak właśnie powstała nasza organizacja. Ja zostałem wciągnięty do niej przez kolegę właśnie, który był jednym z tak zwanych zadymiarzy nowochódzkich. Zresztą jak się później okazało, to trzon tej organizacji właśnie stanowili ci ludzie, którzy na początku lat 80. uczestniczyli w tych wszystkich manifestacjach. Nie spodziewałem się, że pod koniec lat 90. czy na początku lat 90. komunizm w Polsce upadnie. Wtedy, kiedy zaczynaliśmy swoją działalność konspiracyjną, bądź wcześniej, kiedy uczestniczyłem w tych wszystkich manifestacjach, nie myślałem generalnie o tym na początku. Później, kiedy już właściwie nasza organizacja zaczęła się rozrastać, mieliśmy coraz większy wpływ na młodych ludzi, zadawaliśmy sobie to pytanie, ale ja przynajmniej sobie zadawałem, ale byłem przekonany o tym, że to jest walka na długie lata. Nie umiem określić tego, na ile myślałem, czy to będzie kilkanaście lat, ale perspektywa czasu była bardzo odległa, także to, że w roku 89 czy w 90 roku praktycznie rzecz biorąc zaczęliśmy odzyskiwać swoją niepodległość, nigdy się tego nie spodziewałem.